Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki i dzisiaj zapraszam Was na The New Year's Book Tag. Pytania do tego tagu dotyczą głównie planów i założeń na nowy rok, tak więc pomyślałam, że będzie to fajny dodatek do tych wszystkich filmów podsumowujących, do najlepszych książek, najgorszych książek. Taki kolejny dodatek, ponieważ ciągle mamy styczeń, także ciągle jesteśmy jednak na początku tego nowego roku. No i myślę, że to po prostu jest coś takiego, co pozwoli tak krótko podsumować wszystkie nadchodzące plany. Filmik ten zobaczyłam u Nicoli z kanału Dr. Book. Ona właśnie całkiem niedawno ten tag robiła, tak więc oczywiście jej film podlinkuję Wam na dole w opisie, jeżeli jesteście ciekawi i jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Pytań jest 6, tak więc nie powinno nam to zająć zbyt dużo czasu, a więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie to ile książek chciałabyś przeczytać w 2021 roku? Moje wyzwanie na Goodreads to 60 książek. Zwykle ustawiam sobie około 52 książek, czyli mniej więcej ta jedna książka na tydzień, natomiast w tym roku zwiększyłam tę liczbę, ponieważ w zeszłym roku udało mi się przeczytać książek 77, tak więc jak na mnie naprawdę dużo. Ja podkreślałam to wielokrotnie, że ja jestem dosyć wolnym czytelnikiem, moja średnia takich książek w miesiącu to jest tak między 5 a 7, tak więc nie ma tutaj szaleństw, ale myślę, że 60 książek to jest taki realny cel. W zeszłym roku przeczytałam ich więcej z tego względu, że była oczywiście kwarantanna, więc siłą rzeczy było mniej pracy, mniej rzeczy do roboty, szczególnie na początku roku, w pierwszej połowie roku. Natomiast w tym roku myślę, że 60, czyli jednak no sporo mniej niż w zeszłym roku, ale nadal więcej niż zwykle. To jest taka realna liczba i mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć. Pytanie drugie to 5 książek, które chciałaś przeczytać w 2020 roku, ale Ci się to nie udało. No i tutaj mogę Was tak naprawdę w całości odesłać do mojego filmu z TBR-em na 2021 rok, 12 książek na ten rok, ponieważ tam prezentuję właśnie książki, które zostały już wydane w 2020 roku albo w latach wcześniejszych i które chciałabym bardzo przeczytać. Nie zawierałam w tym filmie nadchodzących premier, które i tak już wiedziałam, że też będę chciała przeczytać, ale może żebyś tak całkowicie nie powtarzać, to znaczy ten film Wam dalej polecam, więc go postaram się gdzieś w karcie podlinkować, jeżeli jesteście ciekawi moich planów czytelniczych na ten rok, właśnie takich bardziej szczegółowych. Ale tutaj wybrałam 5 takich książek, które, no niektóre z nich się pojawiały już, niektóre myślę, że dosyć mało, także no mam nadzieję, że znajdziecie tutaj jednak coś nowego. Pierwsza książka to Zielone Sari. Jest to książka, która opowiada o przemocy domowej z perspektywy oprawcy, tak więc jest to bardzo niecodzienna perspektywa. Słyszałam wiele opinii, że jest to szalenie trudna książka, no i zresztą po samym temacie można tak wnioskować. Jestem jej bardzo ciekawa, wiem, że sporo osób miało problem, żeby w ogóle przez tą książkę przebrnąć. Ja ją kupiłam jakoś w połowie zeszłego roku, gdzieś wydaje mi się koło czerwca, lipca. No i do tej pory nie udało mi się za nią zabrać, ale mam nadzieję to zrobić w tym roku. O kolejnej książce już Wam mówiłam i jest to Wojna Makowa. Ta książka była bardzo, bardzo popularna w zeszłym roku, zresztą wyszła już druga część i chyba niebawem wychodzi też trzeci tom tej trylogii, bo chyba ma to być trylogia z tego co wiem. No i ta książka zebrała bardzo, bardzo dobre opinie. Większość osób, które czytały tę książkę, naprawdę się nią zachwycały. Dla wielu osób jest to taki ulubieniec tamtego roku. To jest książka fantastyczna, której akcja dzieje się chyba w Chinach, z tego co kojarzę. I mamy tutaj też taki motyw szkoły z internatem, albo bardziej może takiej szkoły adeptów, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie nasza główna bohaterka jest sierotą i trafia właśnie do takiej szkoły, gdzie kształci się na wojowniczkę. Brzmi to bardzo dobrze, brzmi to bardzo ciekawie, tak więc mam nadzieję, że uda mi się tą książkę w tym roku przeczytać i że będę się przy niej naprawdę świetnie bawić. Trzecia książka to książka Zgiń kochanie, wydawnictwa Pauza. Jest to książka, która chyba wyszła w zeszłym roku, wydaje mi się, że to była zeszłoroczna premiera. I bardzo chciałam ją przeczytać, słyszałam o niej mieszane opinie, wiem, że części osób się totalnie nie podoba. Jest to historia kobiety, która chyba zostaje matką i cierpi na depresję poporodową i jest to właśnie historia o tym, jak ona się z tym zmaga. Ale jest tutaj też, z tego co pamiętam, perspektywa mężczyzny na ten problem. Nie wiem do końca, jak to jest ugryzione, w sensie jak ten temat jest przedstawiony, ale wy wiecie, że ja wydawnictwo Pauza bardzo lubię i ich książki raczej mnie nie zawodzą, tak więc myślę, że i Zgiń kochanie mi się spodoba. Czwarta książka to bardzo głośne w zeszłym roku Młyny Boże. Ja na tę książkę miałam ochotę już od dłuższego czasu. Myślę, że od roku jej wydania. Ona została wydana chyba w 2018, tak mi się wydaje. Tak, w 2018 roku i ja od tamtej pory gdzieś tam koło tej książki chodziłam. Natomiast w zeszłym roku stała się bardzo popularna za sprawą chyba głównie Joli Szymańskiej, ale wiem, że też Łukasz Talking Cloud o tej książce mówił i właśnie wtedy ją kupiłam i chciałam przeczytać, ale jakoś do tej pory się nie zabrałam, bo trochę się boję, że jej nie przeskoczę. Boję się, że ona będzie za trudna, bo słyszałam, że właśnie nie jest to lekka w odbiorze książka, nawet nie pod względem tematu, no bo tego się spodziewam, wiadomo, ale pod względem sposobu właśnie, w jaki jest napisana. Także nie wiem, jak to będzie, ale na pewno bardzo chciałabym przynajmniej spróbować.
Piąta książka to coś, czego nie powinnam Wam znowu pokazywać. Oczywiście jest to Traktat o łuskaniu fasoli i ja zdecydowanie tej książki nie zdążyłam przeczytać w zeszłym roku, nawet ją zaczęłam pod koniec grudnia, bo myślałam, że jeszcze mi się uda, ale jakoś tak nie miałam ochoty na tę książkę w tamtym momencie. Myśliwski to też po tym, co przeczytałam, a przeczytałam 80 stron, to jest taki pisarz, albo przynajmniej ta książka jest napisana w taki sposób, że trzeba na nią mieć odpowiedni moment. To nie jest taka książka, po którą sięgniemy w każdej chwili i w każdej chwili się w niej odnajdziemy. Tak więc myślę, że mogę tę książkę czytać dosyć długo, ale chciałabym przynajmniej sobie ją podczytywać raz na jakiś czas, aż w końcu uda mi się ją przeczytać i będę mogła z dumą powiedzieć, że to zrobiłam, że przeczytałam Traktat o łuskaniu fasoli. Pytanie trzecie. Jakiego gatunku chciałabyś czytać więcej w 2021 roku? I tutaj może Was zaskoczę, ale chciałabym, żeby to była fantastyka. Ja fantastyki nie czytam zbyt dużo. To nie wynika z tego, że ja fantastyki nie lubię, tylko po prostu jakoś nigdy nie jest mi po drodze z tymi książkami. Jakoś zawsze wolę sięgnąć po coś innego. Ale chciałabym. Chciałabym czytać jej więcej, bo tak naprawdę jak pomyślę o tych światach, które tworzą autorzy, o tych wszystkich bohaterach, o tych wszystkich postaciach, które też często są w ogóle tworzone od zera przez autorów, to, no to jest genialne przecież. To są tak świetne historie, tak złożone historie, tak niesamowicie wykreowane światy, że to naprawdę muszą być fantastyczne książki. I bardzo po prostu chciałabym poznać więcej fantastycznych książek w tym roku, być może tak zakochać się w tym gatunku. Chciałabym bardzo kiedyś przeczytać Władcę Pierścieni. Nie wiem, czy w tym roku, bo jednak wydaje mi się, że to jest taka bardzo mocno zaawansowana fantastyka, więc chyba chciałabym najpierw niejako nauczyć się czytać tej fantastyki, zanim podejdę jednak do Tolkiena. Chociaż czytałam kiedyś Hobbita, no ale właśnie Hobbit mi się wtedy nie podobał, więc no nie chcę zrobić tego błędu ponownie z Władcą Pierścieni, dlatego małymi kroczkami powoli najpierw chciałabym polubić w ogóle czytanie fantastyki i czytać ją tak na co dzień po prostu, żeby to był taki gatunek, po który dosyć często sięgam. Pytanie numer 4 to trzy nieksiążkowe postanowienia na nadchodzący rok. Chwilkę się nad tym zastanawiałam, ale takimi postanowieniami, które chciałabym wdrożyć w swoje życie w tym roku, to na pewno jest częstsze używanie feminatywów, ponieważ ja dalej łapię się na tym, że ich nie używam, czy staram się oczywiście, ale często jednak bardziej naturalnie przychodzi mi mówienie na przykład doktor, czy lekarz, czy nauczyciel. Wiecie, o co chodzi, więc chciałabym to zmienić. Chciałabym, żeby to używanie feminatywów stało się dla mnie takie naturalne, więc nad tym będę na pewno pracować w tym roku. W zeszłym roku, kiedy również śledziłam wszystkie wydarzenia w Polsce i na świecie, to znaczy mam tutaj na myśli na przykład protesty Black Lives Matter, albo kiedy u nas w Polsce były protesty dotyczące strajku kobiet, stwierdziłam, że chciałabym się również uczyć się krytycznego myślenia, ale też takich rzeczy jak na przykład rasizm strukturalny. Chciałabym po prostu być świadoma takich problemów, chciałabym wiedzieć, że one istnieją, tak więc też w takich tematach społecznych chciałabym na pewno swoją wiedzę pogłębiać, czytać, słuchać różnych ludzi, słuchać ludzi, którzy na ten temat mają wiedzę, żeby po prostu być w stanie wyrobić sobie własne poglądy na różne sprawy, ale również móc brać udział w dyskusji i żeby te dyskusje były takie naprawdę merytoryczne, poparte faktami, a nie na przykład wynikające z emocji czy z jakichś uprzedzeń właśnie. Także uczenie się i słuchanie mądrzejszych ludzi ode mnie to też jest takie postanowienie na ten rok. I ostatnim takim postanowieniem jest również bycie bardziej eko, to znaczy w zeszłym roku udało nam się ograniczyć spożycie mięsa, przestaliśmy też kupować wodę butelkowaną, korzystamy z czajnika filtrującego, tak więc są to jakieś tam małe kroczki, ale no jednak mają one znaczenie. No i w tym roku chciałabym również iść dalej w tym kierunku, to znaczy używać jeszcze mniej plastiku, na pewno nie używać plastikowych, foliowych torebek, tak więc no chciałabym po prostu dalej starać się używać mniej plastiku i być po prostu bardziej ekologiczna w tym roku i w kolejnych latach również. Pytanie numer 5. Książka, którą masz od dawna, ale jeszcze jej nie przeczytałaś. Ja niestety takich książek mam bardzo dużo na swoich półkach. To znaczy, starałam się już kiedyś trochę oczyścić tą swoją biblioteczkę i na przykład pozbyć się takich książek, gdzie się oddać do biblioteki, czy sprzedać. Takich książek, które kiedyś po prostu kupowałam, bo na przykład były na promocji gdzieś tam za 10 zł czy coś i stwierdzałam, że a czemu nie. Takiego kupowania już się totalnie wyzbyłam, tak więc nie kupuję już książek na szczęście w taki sposób. Natomiast dalej mam takie książki, które kiedyś gdzieś tam chciałam przeczytać, ale one leżą już latami i do tej pory po nie sięgnęłam i wiem, że już prawdopodobnie nigdy nie sięgnę, więc po prostu muszę kiedyś oczyścić tę swoją biblioteczkę z takich tytułów. Ale wybrałam tutaj książki, które wiem, że są chyba najdłużej na moich półkach, z tego względu, że są to książki, które ja zaczęłam kolekcjonować tak naprawdę na samym początku mojego blogowania, czyli uwaga, w 2012 roku. Już 9 lat one leżą nieprzeczytane na mojej półce i po prostu pamiętam, że akurat te książki to były takie moje świadome zakupy właśnie w tamtym czasie, dlatego jestem w stanie stwierdzić to, że one były kupione wtedy i że leżą bardzo długo na mojej półce. A mam tutaj na myśli cykl Tudorowski, Filipy Gregory. Ja tutaj akurat wzięłam dwa pierwsze tomy, czyli Wieczną Księżniczkę, jest to historia o Katarzynie Aragońskiej i Kochanice Króla, czyli historia Anny Boleyn. Natomiast mam na swojej półce no prawie cały ten cykl, tam chyba 6 tomów. Wiem, że później wychodziły kolejne, których już nie kupowałam, no bo nie przeczytałam tych, więc bez sensu było kupować kolejne.
Natomiast właśnie te książki są na mojej półce od 2012 roku. I ostatnie pytanie, szóste, czyli jakim jednym słowem chciałabyś określić 2021 rok? I myślę, że nie będzie to w żaden sposób oryginalne, będzie to totalnie takie klisze, ale jednocześnie bardzo ważne, to znaczy byłaby to normalność. Chciałabym, żeby ten rok był normalny, to znaczy, żebyśmy zaczęli wracać do takiego życia, jakie znamy na co dzień, żebyśmy w końcu mogli spotkać się z przyjaciółmi w kawiarni, w restauracji, czy nie wiem, przy piwie, żebyśmy mogli iść do kina, żebyśmy mogli iść na koncert, czy jechać na mecz. Wiecie, żeby po prostu robić te wszystkie rzeczy, które kiedyś uważaliśmy za takie oczywiste i nigdy by nam nie przyszło do głowy, że możemy zostać tego pozbawieni. Więc chciałabym, żeby ten rok był takim rokiem, kiedy to wszystko w końcu zacznie wracać do takiego normalnego rytmu, kiedy znów będziemy mogli podróżować, kiedy nie będziemy ograniczeni w taki sposób. No i tyle. I trzymam za to kciuki, żeby to się w tym roku udało. I ostatni punkt, czyli siódmy, to są nominacje. Ja bardzo rzadko nominuję kogoś w swoich tagach, ale tym razem postanowiłam to zrobić. I chciałabym nominować Gosię i Asię z kanału Tu Czytam. Mam nadzieję, że zrobicie ten tag. Chciałabym również zaprosić do tego tagu Martynę z kanału Literackie Martini. Dziewczyny są moim odkryciem ostatnich miesięcy, nie wiem, chyba jakoś w grudniu, albo nawet na początku stycznia odkryłam ich kanał i przepadłam. Naprawdę bardzo Wam polecam zajrzeć, jeżeli jeszcze nie znacie. I ostatnią osobą jest również cudowny nowy kanał i jest to Zuzanna z kanału Dziewczyna z Biblioteki. Zajrzyjcie również do niej koniecznie, ponieważ Zuza czyta świetne książki, nagrywa takie bardzo estetyczne, bardzo ładne filmy i również pięknie się wypowiada. Tak więc bardzo Wam polecam jej kanał również. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tag. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie go do końca. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli macie ochotę odpowiedzieć na te pytania albo niektóre z tych pytań, to oczywiście zachęcam do robienia tego na dole w komentarzach. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!